drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem. Używamy. Moi drodzy, dziś chcielibyśmy Wam zaprezentować z mistrzem Jarosławem, jak obronić się przed większością uderzeń, które idą na ulicy. Moi drodzy, uderzenia na ulicy to zazwyczaj uderzenia proste, zazwyczaj jakieś takie uderzenia o takiej bliżej nierozpoznanej trajektorii, ale moi drodzy, Systema Combat ma na to uniwersalne wyjście. Jakie to wyjście? Zapraszam. Ok, moi drodzy, i oczywiście mamy atak. Moi drodzy, atak może nastąpić lewą ręką, prawą ręką. Zobaczcie, może być to tak, może być to tak, może być to tak, może być to tak. Moi drodzy, i pamiętajcie, Systema Combat też nie będziemy się zastanawiać, czy idzie uderzenie, czy idzie złapanie, ponieważ uderzenie, jak i złapanie ma tą samą trajektorię. Zobacz, uderzenie, złapanie, czyli idzie ręka od napastnika w kierunku naszego ciała. I na tym się skupimy, czyli idzie ręka od napastnika do naszego ciała. Pokażemy, moi drodzy, z tej strony, zobaczcie, czy to jest uderzenie, tak, czy to jest złapanie. Początek jest taki sam, czyli ręka zaczyna iść w naszym kierunku. Co na to mówi Systema? Moi drodzy, Systema mówi krótko. Zrób coś takiego, tak jakbyś chciał na zegarek popatrzeć, która jest godzina, czyli ktoś cię zatrzymuje, a ty i pyta, która godzina, a ty mówisz, o panie, będzie ta i ta, nie? No, tak zrobimy, spójrzcie. Idzie atak, raz, dwa, uderzenie, czyli pełny ruch, raz, dwa, spójrzcie, raz, dwa i raz, dwa, raz, dwa, raz i dwa. I spójrzcie, raz, dwa, a pokażemy z drugiej strony, mistrzu, uwaga, raz, spójrzcie, łokieć w linii napastnika jest moim celownikiem i ręka spada na twarz. Zauważ, że nawet możesz mieć tą rękę niezbyt dobrze złożoną, bo jak siekniesz taką odwróconą ręką, nie? No to wystarczy. Zobaczcie. Raz, dwa. Druga strona. O, może kamera druga, moi drodzy. Może zobaczycie drugą kamerę, bo się powodzi, moi drodzy. Dwie kamery mamy. Uwaga, zobaczcie. Raz, dwa. Spójrzcie. Raz, dwa. I teraz nieważne, zobaczcie, czy ręka pójdzie ta, czy ręka pójdzie ta. Efekt jest ten sam, czyli napastnik jest wyeliminowany z pola walki. Spójrzcie. Raz, dwa. I trzeba to zrobić jednym ruchem. Spójrzcie. Raz. Ta. Uwaga. Raz. Druga ręka to samo. Raz i dwa. Oczywiście, moi drodzy, druga ręka, dobrze by było, gdyby w tym momencie wróciła sobie na twarz. Raz i dwa. A przy okazji możesz ściągnąć drugą rękę. Jeżeli idzie prawy, zobacz, raz i przy okazji możesz ściągnąć sobie tą rękę. Pamiętaj, że jeżeli idzie uderzenie, raz, ojej, i dwa. Masz otworzonego napastnika tu, zobacz, i dwa. Tak, o, z tej strony, mistrzu, widzę, że kamera nas śledzi. Czujemy się śledzeni. Raz i dwa. Tu musisz szybko zadziałać, bo jeżeli tu się zawahasz, to możesz dostać. Raz. Czyli, spójrzcie. Raz, bum. Raz, bum. O, będę bił w ramię, moi drodzy, żeby nie było bum. I popatrzcie. Nie interesuje mnie za bardzo, czy idzie lewa, czy prawa ręka. Robię swój ruch, patrzę na Was. Raz, bum. Jak tylko poczuję rękę, od razu kontratakuję. Zobaczcie. Hop, bang. Popatrz, hop, bang, hop, bang. Ja nie wiem, która ręka pójdzie. Widzę kątem oka, że coś idzie, tak? Zobacz, coś idzie, hop, coś idzie, hop, coś idzie, hop, coś idzie, hop. O, mistrzu, spróbuj mnie zaszkocyć. Hop, bum, hop, bum. Zobaczcie, hop, bum, hop, bum, hop, bum. Ha? Moi drodzy, niby taka prosta technika, a ułożenie rąk, zobaczcie, ułożenie rąk, widzicie mnie teraz, powoduje to, że jestem zasłonięty całkowicie i uderzenie, które idzie w miarę w linii prostej, zobaczcie, jest naciągane i przekierowane w bok, natomiast mój łokieć, bo gdyby na przykład, gdybym nie zdążył wykonać techniki uderzenia, a napastnik bardzo mocno napierał, to nadzieje się na łokieć. Ok, i oczywiście, jeśli jesteś na YouTube, to nic się dla Ciebie nie zmienia. Oczywiście pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować kanał. Zauważ, że już niewiele brakuje nam do
10 tysięcy, a na 10 tysięcy zrobimy live'a. Będziemy z Wami rozmawiać odnośnie rozwoju kanału YouTube'owego. Także jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to bardzo Cię proszę, wciśnij tam taki dzwoneczek, wciśnij subskrybuj, napisz komentarz, udostępnij, a dzięki temu będą pojawiać się częściej filmy, które mogą pomóc Tobie w razie zagrożenia Twojego zdrowia. Moi drodzy, spójrzcie, to idzie jakieś uderzenie, wchodzisz tu raz i szybko uderzasz, ale nie na tym się kończy. Ta możliwość blokowania pozwala nam na to, żeby będąc zaskoczonym, zobaczcie, ho, zablokować i szybko skontrować. To uderzenie może być niewystarczające, czyli zobacz, możesz uderzyć, napastnik się odchyli lekko, o, uderzysz i wtedy możesz zaliczyć kontrę. Dlatego, moi drodzy, trzeba od razu działać dalej. Spójrzcie, raz uderzam i spójrzcie, po ręce, idzie technika od razu na twarz. Spójrzcie, raz, dwa, trzy. Tak. Pokażemy z drugiej strony. Raz, dwa, trzy. O, sorry, moi drodzy, miś Jarosław dostał sklepy. Tak to bywa. Uwaga, raz, dwa, zobaczcie, odsłania się boczna część twarzy. Jeżeli tu uderzyłem, odsłania się boczna część twarzy. Punkty witalne. Cała część twarzy, która jest bardzo, ale to bardzo wrażliwa na uderzenie. Tu nie musisz mieć dużej siły. Tu wystarczy, że mocniej klepniesz i koniec. Patrz, raz, otworzyło się i zobacz. Dwa, uderzenie. Spójrz. Raz i ja oczywiście otwartą ręką. Dwa, moi drodzy. Jeżeli chcesz uderzać otwartą ręką, jak najbardziej jest to skuteczne i działa. Spójrzcie. Raz, dwa. I tu spójrzcie. Przy tak wychwianym napastniku wystarczy. Tyle. Moi drodzy, zastanawiacie się pewnie, czy można tą technikę wykorzystać jeszcze bardziej. No oczywiście, każdy prawidłowo wykonany blok powoduje to, że otwierają się przed nami możliwości kontrataku. Zobaczcie. Raz, dwa i teraz spójrzcie. Przechwytuję rękę i w dół podkładam do tyłu. Zobaczcie. Raz, hop. I mi leży. Stary mistrzu, nie będziemy się tu wylegiwać. Spójrzcie, raz uderzam, czyli jest taka chwila, która mi daje możliwość na przełożenie ręki wyżej lub w okolice łokcia. I teraz uwaga, nie idziemy prosto tu, nie prosto, ponieważ druga ręka grozi, o, może uderzyć. Musimy zrobić taki, zobaczcie, hop, tak, żeby napastnik odwrócił się nam plecami, hop. A, wyszliśmy z kadru, moi drodzy, w drugiej kamerze. Ja tu mam podgląd. Moniko, pokaż drugą kamerę, jaki mam podgląd. Jak sobie radzimy. Moi drodzy, tak sobie radzimy. Mamy statyw i się podglądamy. No, także wiecie, like, subskrypcja, bo tą kamerę trzeba jeszcze spłacić. Moi drodzy, zobaczcie. Raz, dwa i uwaga, hop. Tu mamy mistrza. Moi drodzy, oczywiście, ja pokazuję Wam obalenie, ale równie dobrze możesz uderzyć raz, dwa, przejść i zobacz, stąd wejść natychmiast do duszenia. I to do duszenia, które jest kończące. Oczywiście stąd możesz uderzyć, przełożyć rękę, spójrz, wejść z całej siły. I oczywiście dalej też możesz, popatrz, unieszkodliwić przeciwnika. Moi drodzy, zobaczcie, jak mistrz Jarosław zbyczył. No. Uwaga, moi drodzy, spójrzcie. Raz, dwa, trzy. Popatrzcie, mam nogi, mogę kopnąć, ale mam też głowę, mam też wejście do obalenia, mam wiele możliwości. Czy można wyboksować gościa, którego w taki sposób przygotujemy? Oczywiście, spójrzcie. Jest. Raz, dobrze, dwa, trzy. Spójrzcie, dwa uderzenia. Raz, dwa. To uderzenie, które miało uderzyć, raz, zbiło rękę, uderzam. Popatrz. Raz, dwa, trzy. Spójrz, hop, hop, hop. No widzicie, i to wyszło w trakcie. My nagrywamy film
bardzo krótko. Jak film trwa 10 minut, to my go nagrywamy 12 z rozłożeniem sprzętu. Spójrzcie, raz, dwa, trzy, czyli ruch. Raz, dwa, trzy, napędza się. Jeżeli jest to uderzenie jedno, raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli jest dwa, tak, raz, dwa, trzy, cztery. Możesz śmiało uderzyć. Moi drodzy, nie sposób pokazać tego uderzenia szybko, dlatego że w momencie, kiedy spójrzcie, raz, dwa, trzy, ja jestem w krótkim dystansie, mogę bardzo szybko, raz, dwa, trzy, cztery, uderzyć. No. A mistrz Jarosław może się jeszcze przydać. Pojedyncze uderzenie, raz, dwa. Widzicie? Już tłumię jego uderzenie tu. Spójrzcie. Druga ręka, dwa i tu. W tym momencie, spójrzcie, uderzenie to jest uderzenie kończące. Moi drodzy. Jak widać wcześniej, oczywiście nawet nie zdąży się odwrócić. Tak, moi drodzy, bo to, o to chodzi, że ja ustawiam sobie mistrza Jarosława raz. I teraz zobaczcie, ustawiłem go sobie raz, spójrzcie, no sekunda, oczywiście walce, ale tu można jeszcze... Aha, przypomniałem sobie, moi drodzy, przypomniałem sobie. Zobaczcie, możecie jeszcze tak zrobić. Raz, uderzyć i wejść całą ręką. Dobrze, mistrzu, że mi przypomniałeś. Moi drodzy, dobrze, żeście mi przypomnieli, bo bym wam zapomniał pokazać fajną technikę. Spójrzcie. Raz uderzam i po ręce, poprzez obrót ciała, atakuję punkt witalny. Bum! Widzicie? To nie jest obalenie, to jest atak na punkt witalny. Zobaczcie. Raz uderzam, odsłaniam sobie punkt witalny. Bum! Uderzenie. I oczywiście kończę to uderzenie w ten sposób. Któryś z widzów prosił mnie o to, żeby pokazać więcej ataków na szyję, na gardło. Mam nadzieję, że to wypełnia jego prośbę, moi drodzy. Ale będzie więcej filmów, o które prosicie. Raz, dwa, trzy. Spójrzcie, tak wygląda systema. Jest ciągłość akcji. Raz, uderzam, dwa i popatrzcie, stąd obracam się i ładuję w szyję. Moi drodzy, pamiętajcie, jest to bardzo, ale albo w tył głowy, dokładnie, popatrzcie, hop, jeżeli się chłop odwrócił, no to dostanie w tył głowy. Uderzenie następuje tą oto częścią przedramienia, zobaczcie, bum, czyli jest takie, o, moi drodzy. No, to teraz sobie wyobraźcie, co by było, gdyby to było na głowę. Mistrzu, jeszcze raz poproszę o ramię, spójrzcie. No, także pamiętajcie, systema komba to system bojowy. Techniki należy stosować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest jakieś poważne zagrożenie. Jak jest poważne zagrożenie, bo pamiętaj, że to nie są techniki sportowe. Oczywiście. Dzięki, mistrzu. Dzięki. Moi drodzy, no, udostępnijcie ten film, podajcie go dalej, napiszcie komentarz, no i dajcie tą łapkę. Zasubskrybujcie też. 82% oglądających nie subskrybuje. Jak subskrybujesz, pomagasz w rozwoju tego kanału. Będzie tych filmów więcej, dzięki Tobie. I nawet ten komar, który lata mi cały czas koło nosa, a teraz mi usiadł, pewnie nie będzie mi siadał, jak zasubskrybujesz. O, teraz mi siadł na ręce. No, dobra, moi drodzy, chyba czas się umyć. Dzięki wszystkim, moi drodzy, i oczywiście do zobaczenia. A ja idę na łąkę. A mistrz idzie odpoczywać na łąkę. No, fajnie ma.